Modny Kraków odwiedza dzisiaj Teatr Nowy, w którym trwa festiwal Rekreacje Rosja. Widzowie mogą oglądać m.in. najnowszą produkcję Teatru Nowego, spektakl pod tytułem Encyklopedia Duszy Rosyjskiej. Czy możliwe jest podanie encyklopedycznej definicji rosyjskiej duszy? Nie, absolutnie nie. To jest po prostu bardzo długi esej, z którego byśmy wybrali, no nie my, Piotr Sieklucki i Tomek Kireńczuk, wybrali fragmenty takie ich zdaniem, zdaniem Polaków, młodych Polaków, ilustrujące nasze wyobrażenia o Rosjan, bo to przecież nie ma takiego jakiegoś narodu. Jest człowiek, są ludzie w sensie takim cech jakichś specjalnych. W każdym narodzie zdarzają się alkoholicy i abstynenci, w każdym palacze i niepalący, w każdym erotomani i impotenci. Przepraszam bardzo, tak. A czy Rosja dzisiejsza, współczesna, różni się bardzo od Rosji, która była kilka lat temu? I czy to widać w Państwa spektaklu? No my nie możemy tak bardzo mówić dużo o Rosji, bo my ją znamy z prasy, z relacji telewizyjnych, które są bardzo albo tendencyjne, albo skąpe, albo tak jednostronne. Dlatego ktoś, kto tam żyje i wyjechał na jakiś czas i wraca potem, tak jak Polacy na przykład wyjeżdżali przed stanem wojennym, czy z powodu stanu wojennego i wracają potem, to dziwią się bardzo przemianom, jakie się tu w Polsce dokonały. Natomiast tam to trudno nam powiedzieć. My tam wpadamy na chwilę. No i ja byłem ostatnio, mam bardzo takie nieprzyjemne dosyć, ale podróżnicze raczej, kolejowe doświadczenia. Tam jechałem w okropnych warunkach, nie chcę się rozwodzić, bo mamy tylko 3 minuty. Czy dusza rosyjska i dusza polska mają wiele ze sobą wspólnego? No ja pewien czas spędziłem w rosyjskim domu dziecka, ale mało pamiętam z tego, co jest duszą rosyjską. Ja potem, jak przyjeżdżałem, to żyłem w takim złudzeniu, że jestem pół ruski, pół Polak i хорошо, tak. Odpowiadałem na pytanie, kto ty jesteś, jak wszyscy mówili Polak mały, to ja mówiłem pół ruski, pół Polak i хорошо. No więc pół duszy rosyjskiej mogę znać najwyżej. I muszę powiedzieć, że to różni się przede wszystkim stosunkiem do siebie nawzajem ludzi. W Rosji jest ten stosunek cieplejszy niż u nas? Zależy w jakich, w mafiach pewnie tak, i w ten, słynna mafia rosyjska, nie? W klanach jakichś tego, ale tak między sobą ludzie, nawet kiedyś był taki pomysł jeszcze za Związku Radzieckiego wprowadzenia do języka rosyjskiego słowa pan, dlatego że to powstrzymuje, panie cham, trudno jest powiedzieć, a ty chamie jest łatwo, prawda, ty jeszcze gorsze wyzwiska można rzucać, a pan to tak działa hamująco i powstrzymuje przed wulgaryzmami. I rodzowców brak, pisarzy bardzo mało, garstka dobrych muzyków, garstka artystów. Oto moja ojczyzna. Reszta? Azjatyzm. Dlaczego więc nie uciekam z tego przeżartego kłamstwem kraju? Ano dlatego, że moja chata z kraja. Ja nie chodzę codziennie do pracy, nie zjeżdżam do kopalni, nie głoduję. Tak naprawdę to nie żyję życiem rosyjskiego motłochu. Z racji, iż w Rosji obchodzono hucznie 150. rocznicę urodzin Antoniego Czechowa, również postanowiliśmy poświęcić temu autorowi chwilkę uwagi. Autorowi, od którego zresztą zaczynaliśmy spektaklem Griga 10 lat temu, właśnie niedawno obchodziliśmy dziesięciolecie tego spektaklu. Stworzyliśmy z tej okazji festiwal Rekreacje Rosja, na który bardzo serdecznie zapraszamy, w programie m.in. spektakl encyklopedyczny
Encyklopedia Duszy Rosyjskiej, prapremiera Wiktora Jerofejewa, koncert muzyki rosyjskiej z udziałem Edwarda Lindę Lubaszenko, Soni Bohosiewicz, Daniela Olbrychskiego, a także debata od nowa Polska-Rosja dotycząca stosunków między Polakami a Rosjanami. W ramach tej debaty rejestrowanej przez telewizję TVN zapraszamy na spotkanie z Adamem Michnikiem, z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz z Andrzejem Wajdą, a także z naszą publicznością. W programie również spektakl, premiera Lepsi w reżyserii Krzysztofa Globisza, gdzie wystąpią studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Lubię zabijać. Lubię, jak boją się umierać. Trzęsą się. Na wszystko zgadzają, nogi liżą, szczają ze strachu. Udajesz, że ci nie było prosili, że nie będziesz strzelał. A potem strzelasz się prosto w twarz. Mózgi rozlatują się jak bryzgi szampana. Lubię gwałcić dziewczyny. Trzęsą się. Zapiczkę trzymają. Baczność kurwy, dupa w rozkroku. Będziemy tłuc nogami, chodź. Będziemy żyli jak należy. Zbudujemy przedszkola, skopiemy ogrody, wyryjemy tunele jak jacyś błoki. Zbudujemy autostrady i obwodnice. Ale my, ruskie, to najbardziej jednak lubimy strącać samoloty. Lecą sobie nocą, opatuleni w koce z sokiem pomarańczowym w ręku. Stewardesy chodzą tam i z powrotem, niczego nie podejrzewając. A ty raz, a ty buch i lecą w dół, bez spadochronów. Szak, szak, buch, buch, leci samolot, a ja wyrzucam posłów, wrogów, ministrów, jednego po drugim, bez spadochronów.